Prezydent Suwałk otrzymał pismo od pełnomocnika zarządu spółki PKP Intercity z informacją, że pociąg hańcza relacji Suwałki - Kraków Główny powróci na tory 9 czerwca tego roku. To m.in. efekt stanowiska Rady Miejskiej w Suwałkach oraz zaangażowania młodych suwalczan. 5000 podpisów zostało zgromadzonych przez młodych ludzi, szczególnie studiujących, suwalczan, bo to połączenie było bardzo potrzebne. Bezpośredni dojazd nie tylko do Krakowa, ale oczywiście i do Warszawy, do Białegostoku. No i cieszę się bardzo, że jest taki efekt, że PKP Intercity doszedł do wniosku, że warto połączenie takie przywrócić. Pociąg relacji Suwałki - Kraków Główny od 9 czerwca tego roku będzie odjeżdżał z Suwałk o godzinie 15:40 i przyjeżdżał do Krakowa o 23:37. W kierunku przeciwnym wyjedzie z Krakowa o godzinie 4:25 i dojedzie do Suwałk o 12:40. Są też pierwsze informacje, jak może wyglądać układ kolejowy w Suwałkach w związku z planowaną budową Rail Baltica. Jest firma, która ze zlecenia PKP PLK prowadzi prace projektowe, opracuje studium wykonalności Rail Baltiki na przebiegu tutaj od Ełku przez Suwałki do granicy z Litwą. Uczestniczę w tych rozmowach, w tych konsultacjach. Ostatnio byłem w Warszawie, gdzie były przedstawione kolejne warianty, w jaki sposób ta szybka kolej będzie przemieszczała się. Głównie mnie interesuje oczywiście nasze miasto Suwałki. Wstępne postulaty prezydenta Czesława Renkiewicza zostały zaakceptowane. Stacja towarowa zostanie przeniesiona z centrum Suwałk na Papiernię. W centrum miasta znajdzie się dworzec czołowy. Będzie też przystanek dla pociągów pasażerskich, międzynarodowych, zlokalizowany na wysokości skrzyżowania ulicy Utrata i Staniszewskiego. To nie jest taka sprawa szybka, bo oczywiście gdzieś tam myślę, że do roku 2027 będzie to realizowane, czyli bardzo dużo lat jeszcze przed nami, ale no będziemy jako władze miejskie chcieli, żeby jak najszybciej ta stacja towarowa zniknęła właśnie tutaj z centrum miasta. To jest taki mój priorytet i w tym kierunku będę robił wszystko, żeby nie było jakiegoś opóźnienia. Zakłada się, że przez Suwałki pociągi będą mogły mknąć z prędkością do 120 km na godzinę. Pojawi się wiadukt na ulicy Raczkowskiej i tunel na ulicy Sejneńskiej. 17 marca mija termin zakończenia prac przy budowie obwodnicy Suwałk. W ostatnim czasie pojawiły się sygnały, że może to nie być równoznaczne z otwarciem jej dla ruchu samochodów. Z przekazów medialnych wynika, że tiry pojadą tą drogą w drugim kwartale tego roku, a drugi kwartał to najszybciej kwiecień. Myślę, że przyczyna jest jedna, bo to nie drogowcy ustalają, kiedy dana droga będzie uruchomiona, tylko niestety politycy. Tak to jest. Wybory do Europarlamentu mamy w maju. Być może właśnie bliżej tych wyborów będzie przecięcie wstęg na te obwodnicy. Oczywiście czas pokaże. Chciałbym, żeby to było jak najszybciej. Tym bardziej, że ulicy Utrata jest potrzebny pilny remont. Najgorzej wygląda odcinek od ulicy Wigierskiej do Łąkowej. Doraźne naprawy już nie pomagają. Konieczny jest kompleksowy remont, a ten rozpocznie się nie wcześniej niż wtedy, gdy tiry znikną z Suwałk. Złożyłem wniosek do 8 lutego do Ministerstwa Infrastruktury o środki finansowe na remont tego odcinka drogi. Zobaczymy, czy będą pieniążki. Natomiast wczesną wiosną, zaraz jak tiry znikną z ulicy Utrata, no trzeba zabierać się za remont. Jezdni. Przypomnijmy, że o budowę obwodnicy Suwałk zabiegali sami suwalczanie. Powstał Społeczny Komitet Wspierania Budowy Obwodnicy Suwałk, który zorganizował 3 protesty, jakie miały miejsce na przebiegu drogi krajowej nr 8 w Suwałkach. W piątek, 15 lutego, ruszył nabór wniosków na miejskie dotacje do remontu zabytków. W budżecie miasta Suwałk na rok 2019 przewidziano na ten cel kwotę 100 000 zł. Program dopłat do remontów zabytków działa już od 2014 roku. Jest to zatem jego 6. edycja. W ramach dotacji przekazano suwalczanom już
milion złotych. Mam nadzieję, że tych wniosków pojawi się sporo, że będziemy mogli chociaż w ten sposób wspierać właśnie te konieczne prace przy obiektach zabytkowych, żeby te nasze zabytki wyglądały takie ogarnięte, że estetycznie. W tym roku wnioski o udzielenie dotacji można składać do 15 marca. Szczegółowe informacje o zasadach udzielania dotacji można uzyskać w Biurze Konserwatora Zabytków przy ulicy Noniewicza 71.